Witamy Was. Cześć. Z Nikisza, za nami kościół. Dzisiaj załatwiłem, tylko ja byłem, bo Weronika była w pracy, kancelarię parafialną, umówiłem termin. Chce mnie na godzinę 13, ale znowu mnie zdenerwowała kancelistka, powiedziała, no to jak już wcześniej wiedziałem, że tak będzie. Nie wiadomo, czy o 13 to będzie. My jak chcemy mieć dłużej niż godzinę mszę, to zrobią nas na sam koniec. Druga rzecz, której mnie zdenerwowała, to już mówiłem, co tam to było. To te rozstawienie tych... Zapytałem się, czy może być dekoracja kwiatowa, bo mama moja chciała zrobić dekorację kwiatową. Powiedziała, że absolutnie, albo i dekoracja, albo w ogóle. Czyli nie możemy sobie nawet własnej dekoracji zrobić. Kolejna rzecz, co mi się nie podobało, że te krzesła dla świadków tam tak dziwnie są ustawione. Ona powiedziała, to ze względów bezpieczeństwa. A ma być albo tak... zgadzacie się na to, co tu jest. A my sobie tak po swojemu to zrobimy. My się dogadamy, z normalnym chłopem z kościelnym. No i świece też są tak dziwnie ustawione. Świece są przy nowożeństwie. To wygląda jak na pogrzebie. A ona mi zaczyna gadać o symbolach. Ja powiedziałem, że byłem, że to jest symbol Chrystusa. Ja powiedziałem, że byłem w tylu kościołach i na ślubach nigdzie tak nie było. Niech pan sypujecie do Bytomia, widocznie mało polecia, jak pan był. No i takie różne, nie polecamy, kancelistka robi bardzo złą robotę, jest złą twarzą dla parafii, nie wiem jak porobić, zobaczymy. I nie polecamy ogólnie tej parafii, ale kościół względu, jest piękny, ze względu na to otoczenie, że zobaczcie rynek na Nikiszu, kościół, jak to wygląda, niektórzy może znają Nikisz. Co jeszcze w takim razie? No w połowie września się dowiemy, jaka to będzie godzina. W ogóle się zdziwiła, że chcemy dłużej niż godzinę mszę. Może to być, że będzie o 14, o 15, chyba że nikt w danym dniu nie będzie miał. Także modlimy się, że tylko my będziemy mieli w ten dzień i mam nadzieję, że jakoś to się dobrze skończy wszystko. Co jeszcze? Tyle, nie? Piłaś czerwone szpilki, tak jeszcze przy okazji dwa tydzień temu. Mamy już przygotowania ślubne. Ślub. Dobra, to tyle. Dzisiaj takie wkurzenie. To wiedziałem, że tak będzie wyglądać. Dobra, na razie. Cześć. Pa.